Dzięki waszym lajkom Luni udało się zejść z półki, ale teraz wylądowała na skrawku lawy. Zostawcie łapkę w górę, aby pomóc jej zejść, zanim się upiecze. Cześć, tu Ernest! W tym filmiku mam dla was garść ciekawostek ze świata Fortnite. Poznaliśmy kolejne szczegóły co do powrotu Midasa, wielkiego eventu i nie tylko. Zaczynajmy! Wyspa Fortnite przez ostatnie rozdziały nie miała ani chwili przerwy od katastrof na skalę multiversu, ale dzięki akcji ratunkowej Jonesy'ego wyspa z powrotem jest zamknięta w ochronnej bańce, a obecna akcja skupia się na czymś bardziej naziemnym. Tym razem nie chodzi o ratowanie świata, chodzi o uratowanie przyjaciela. Stowarzyszenie porwało badanka, najlepszy kumpla Jonesy'ego. Tylko dlaczego? Teoretyzowaliśmy już, że powodem może być ukryta w nim wiedza. W 9. sezonie rozdziału 1 Jones był zmuszony zrobić z bananka smoothie i je wypić. Gdy to zrobił, przewidział przyszłe wydarzenia. Co jeśli to bananek spowodował taki efekt i stowarzyszenie chciałoby z tego skorzystać? Z opisu ekranu wczytywania z pierwszym widokiem na porwanego bananka możemy wyczytać: musi znać zasady gry. W następnym, gdzie Jonesy i Nadzieja przygotowują się do akcji, wyczytamy: gotowi złamać zasady gry? To nam podpowiada, że jeśli Jonesy chce z powrotem bananka, to musi coś dać w zamian. W takiej sytuacji jednak los bananka wydaje się być bezpieczniejszy, bo już dawno mogliby zrobić z niego smoothie. Co jeśli oni chcą Jonesa? Agent Jones pracował dla urojonego reżimu, który przez tysiące lat sprawował władzę nad światem Fortnite, badał jego legendy, artefakty i punkt zerowy, który jest sercem świata Fortnite i nieskończonej ilości innych światów. Valeria jest głównym złoczyńcą ze stowarzyszenia. Ma on ambicje do zdobywania wiedzy. Na jej ekranie wczytywania widzimy Jonesa na tle punktu zerowego, co podpowiada nam, że jest on kluczem do potęgi, jakim jest punkt zerowy. On dosłownie stoi na przejściu do tej wiedzy. To jest okup, a ceną są informacje. To nic dziwnego, że chcieliby jego wiedzy, żeby totalnie zawładnąć nad wyspą, ale być może za tym wszystkim stoi jeszcze inny, mistrz intrygi, który zawitał na biurko agenta Jonesa już dawno temu. Midas w rozdziale 2 przybył na wyspę jako agent organizacji ducha. Wysłano na wyspę przez urojony reżim. Na wyspie pojawiło się też kilku innych agentów oraz opozycja pod nazwą Mroku. Na przestrzeni sezonu 2 rozdziału 2 byliśmy świadkami wojny między tymi dwoma agencjami, kiedy to Midas w sekrecie w swoim pokoju pracował nad swoim prawdziwym planem – zatrzymaniem pętli Fortnite. Krążą teorie, że to Midas skłócił swoich agentów jako dywersję, odwracającą uwagę od jego działań pod ziemią. Dlatego agent Jones musiał go wziąć pod lupę. Nie mogli oni ryzykować powodzeniem jego planu, ponieważ oznaczałoby to utratę ich kontroli nad wyspą. Urojonemu reżimowi udało się powstrzymać plan Midasa. I od tamtego czasu, końcówki sezonu 2 rozdziału 2, przez lata mieliśmy podpowiedzi co do jego powrotu z przytupem. I teraz, po blisko 4 latach, w końcu mamy konkrety. Na wyspie mamy więcej podpowiedzi co do jego powrotu niż kiedykolwiek. A plik o Midasie znalazł się nawet w podziemnej bazie Jonesa i Nadziei na zwiastunie tego sezonu. Tylko czego on chce tym razem? Stowarzyszenie dąży do opanowania wyspy rozdziału 5. I idzie im nawet nieźle. Mają bogate siedziby, mityczne wyposażenie i nie tylko. Event zatrzymania pętli Midasa w rozdziale 2 zakończył się zalaniem wyspy przez rozłam ściany wody, która była antidotum ze strony urojonego reżimu na jego urządzenie zagłady. Co ciekawe, w plikach gry tryb okresowy Podługa to lawa otrzymał dopisek Midas przedstawia Podługa to lawa. Co jeśli w tym sezonie, na przekór poprzednim wydarzeniom, w jakiś sposób Midas doprowadzi do zalania wyspy lawą w tym trybie? W rozdziale 4 w plikach gry pojawiły się wzmianki o lawie 0, co brzmi jak lawa wykierowana przez punkt zerowy. Być może Midas dzięki wiedzy od Jonesa zmanipuluje punkt zerowy do stworzenia lawy 0 i stąd Midas przedstawia podłoga to lawa. W sezonie 3 z tamtego rozdziału pojawiło się też kilka podpowiedzi co do wybuchu wulkanu i lawy. Już wtedy krążyły plotki, że na mapie pojawi się wulkan czy coś. Tak się nie stało. Ale okazuje się, że to mogła być zapowiedź wydarzeń na 5. obecny rozdział. Twórcy gry lubią ukrywać takie smaczki zwiastuny w karnetach. Możecie też się zastanawiać, gdzie właściwie podziewa się bananek. Ekrany wczytywania, o których wcześniej wspomniałem, opowiadają własną historię. Po drodze widzimy, jak bananek z uśmiechem siedzi związany w rezydencji Oscara. Kilka stron dalej widzimy go u niszy, gdzie zamiast być posłusznym zakładnikiem, wybryka rozróbę, otwierając nabuzowanego szampana. Coś mi się wydaje, że został on tam przeniesiony, bo Oscar stracił do niego cierpliwość. W pobocznym hotelu stowarzyszenia, w jednym z pokoi, znajdziemy krzesło ze skórką od banana. To mógł być jeden z punktów przytrzymywania bananka. A gdy Jonesy odszukał ten trop, bananek został przeniesiony, a ta skórka jest takim pstryczkiem w nos dla Jonesa. Myślałeś, że będzie tak łatwo? Nie wiadomo, gdzie teraz przysiaduje bananek. W hotelu Montegu możemy napotkać drzwi do windy, które są takie same jak w agencji Midasa z rozdziału drugiego. Co ciekawe, tamta winda prowadziła do jego podziemnej bazy. Być może pod tym hotelem w górze też skrywa się jakaś dziupla, do której prowadzi winda w hotelu. Nadchodzące wydarzenia na wyspie poprowadzą nas do sezonu drugiego, rozdziału 5. Z wycieków wiemy, że motywem następnego sezonu mogą być greccy bogowie w fortnite'owym stylu. Midas sam jest inspirowany postacią z mitologii greckiej. Po ujawnieniu się na wyspie rozdziału 5 mógłby sprowadzić resztę swoich greckich kumpli, żeby przejąć stery po obecnej ekipie stowarzyszenia, która robi za niego robotę. Każdy z fortnite'owych bogów greckich mógłby mieć swoje własne specjalne zdolności. Mówię fortnite'owych, ponieważ to nie będą takie skiny, tylko raczej takie, co wiemy z oficjalnych konceptów od twórców gry. Midas na przykład bogiem nie jest, ale ma słynny dotyk Midasa. Fortnite'owy Zeus na przykład mógłby mieć mityka piorunów. Ten temat poruszyłem dogłębniej w tym oto filmiku. I na razie to tyle. Wybaczcie, że jestem dzisiaj niewyraźny. Rozchorowałem się. Okej, ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym!